Zadanie 47. Reszta z dzielenia wielomianu w od x równego 4x do trzeciej minus 6x kwadrat minus w nawiasie 5m plus 1 razy x minus 2m przez dwumian x plus 2 jest równa minus 30. Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność w od x większe lub równe od 0. OK, czyli co? Czyli znowu stwierdzenia o reszcie. Minus 2k, wartość w od minus 2 ma być równe minus 30. No bo właśnie, twierdzenie o reszcie, czyli reszt tutaj, jak dzielimy przez x minus a, to reszta z tego dzielenia jest równa w od a. Czyli minus 30 ma być równe w od minus 2. To policzmy w od minus 2. To jest 4 razy minus 2 do trzeciej, minus 6 razy minus 2 do kwadratu, minus 5m plus 1 razy minus 2, minus 2m. No i to ma być to jest równe 4 razy minus 8, minus 6 razy 4, minus 5. M plus 1, a tu może od razu przemnóżmy, minus, a dobra, to tak naprawdę będzie plus 2 razy 5M plus 1 i w następnym przemnożymy minus 2M, no to to będzie minus 32, minus 24, plus 10M, plus 2, minus 2M. Jeszcze uporządkujmy sobie od razu. To jest równe 8m minus 32 minus 24 to minus 56 plus 2 to minus 54. I my chcemy, żeby to było równe minus 30. Czyli żeby 8m było równe plus 54 to 24. Czyli m równa się 3. No i dobra, no i teraz możemy sobie już napisać nasz wielomian w od x. Jest równy 4x do trzeciej. Minus 6x kwadrat, minus, i tutaj było 5m plus 1, dla m równego 3 to będzie 15 plus 1, czyli 16x, no i minus 2m to minus 6. Chcemy, żeby to było większe lub równe od 0, to od razu możemy to podzielić przez 2 i dostaniemy 2x do trzeciej, minus 3x kwadrat, minus 8x, minus 3 jest większe lub równe od 0. OK. No i szukamy, przez co to się podzieli. No to sprawdźmy najpierw dzielniki wyrazu wolnego. Czyli plus minus 1 i plus minus 3. No dobra. No to dla jedynki będziemy mieć tutaj 2 minus 3 minus 8 minus 3 jedynka. Dwójka spada. 1 razy 2 to 2, minus 3 to minus 1, 1 razy minus 1 to minus 1 i minus 8 to minus 9, minus 9, minus 3, minus 12. Nie poszło. To minus 1 w takim razie teraz. Minus 1, 2, minus 2, minus 3 to minus 5, minus 1 razy minus 5 to 5, minus 8 to minus 3, minus 1 razy minus 3 to 3, minus 3, 0. OK. Czyli dostajemy w takim razie, że to możemy zapisać jako x plus 1 razy 2x kwadrat minus 5x minus 3 ma być większe lub równe od 0. No to teraz delta to będzie 25 minus 4 razy 2 razy minus 3 to będzie 8, 24, 25 plus 24, czyli 49. Czyli x1 jest równe minus b, czyli 5, minus pierwiastek z delty, czyli 7, przez 2a, czyli przez 4. 5 minus 7 to minus 2, przez 4 to minus 1 druga. A x2 to będzie 5 plus 7 przez 4, czyli 12 przez 4 to 3. OK, i znaleźliśmy 3 miejsca zerowe. Minus 1, minus 1, drugą i 3. Teraz rysujemy sobie. Najpierw zaznaczamy miejsca zerowe. Minus 1, minus 1, druga, 3. To nie musi być piękny rysunek. Chodzi tylko o to, żeby dobrze tutaj przechodziło przez osio x nasz wielomian.
Więc po pierwsze, współczynnik przy najwyższej potędze x jest dodatni, więc zaczynamy od strony prawej, od góry rysować. I trójka jest pierwiastkiem krotności 1, no bo po prostu jakby wystąpiła tylko raz, więc nieparzystej, więc przechodzimy. Tak samo minus 1, druga i minus 1, więc nasz rysunek będzie wyglądał tak. I my chcieliśmy, żeby to było większe lub równe od zera. Czyli tu i tu. Czyli nasz x należy do zbioru większe lub równe, czyli domkniętego. Minus 1 do minus 1 drugiej. Suma 3 do nieskończoności. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.